Siema, z tej strony Trisus, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj jako pierwsi z całego T-Squadu idziemy na halę, ponieważ jest coś niesamowitego przygotowanego, więc teraz... Co to było? Ale coś mnie walnęło. Niebo bezchmurne, więc żaden metal nie powinien spadać z niego, dobra. Nie wiem, jakiś strasznie co? Ej, ale zaraz. Jest kto to w ogóle gada? Co to są za głosy? Czemu to jest tak głośno? Za dużo głosów! Halo! Kto tak ciągle krzyczy? Dobra. A to dopiero wtorek. Jak cicho! Ludzie, czy wy też to słyszeliście? Dlatego, że jeżeli słyszałem to tylko ja, to jest to naprawdę dziwne. I pytanie brzmi, czy wszyscy się dzisiaj uwzięli na to, żeby krzyczeć? Czy też po prostu przez to, że coś mnie walnęło, to cały czas mi jakoś szumi w głowie i to jest efekt uboczny chwilowy na przykład, który zaraz przejdzie. Nie wiem, pewnie zaraz się dowiemy. Ogarnijmy tutaj, zanim chłopaki nie przyjdą, żeby już było wszystko przygotowane do odcinku, żeby hala była w dobrym stanie. O, siema Zipek. Mordo, dzisiaj nagrywamy najmocniejszy film ever. O Jezu, znowu ten debil. I co mnie tak swędzi dupa? Co? Czemu ty tak się wyrażasz na mój temat? To po pierwsze, a po drugie, na swędzenie tyłka, stary, najlepszy jest tyłek. To o co ci chodzi? Przecież ja nic nie mówiłem. Przywitałem się z tobą normalnie. Ja p***ole, znowu się najebał. Po pierwsze, przestań przeklinać, a po drugie, Zipek, dobrze wiesz, że poza odcinkami nie pijesz żadnego alkoholu. Przecież ja nie... Co ty gadasz? Ja nic nie powiedziałem. Dobra, weź się ogarnij, chłopie. Kiedy Łukasz będzie? Pewnie znowu się spóźni. Wcale nie przyjdzie spóźniony Zipek. Łukasz dzisiaj będzie punktualnie, zobaczycie widzowie. A, czyli standardzik. Ej chłopaki, nie uwierzycie, zrobiłem deal życia i przepraszam za spóźnienie, kupiłem 2 w cenie 3. Zawsze miałem łeb do interesów, zobaczcie jak to dobrze wygląda. O, ale zarąbisty! Uwielbiam szaszłyki z cielęciną. Ej, też lubię najbardziej z cielęciną Zipek. No, skąd wiedziałeś, że lubisz z cielęciną? No powiedział przed chwilą, nie? Tak? Mówiłeś? Nic nie mówiłem. Powiedziałeś, że szaszłyk. Nie no, wjechał i powiedział: o, zarąbiście, że masz szaszłyka z cielęciną, mój ulubiony. Ej, chciałbym zobaczyć powtórkę, ale dobra, zostawę, to jest pierdoła. Nie, nic takiego nie mówiłem. Chcesz? No. Proszę uprzejmie. Stary, to są najnowsze lody. Lody T-Squad. Proszę uprzejmie. Smak mięsny. No chłopaki, takie szaszłyki trzeba z rana jeść i musimy nagrywać. Mam samą cebulę. Mięso. Zasłużyłeś. Ja pierdzielę, zjedli mi prawie wszystkie szaszłyki, co za gruba. Ej, no wcale nie zjadłem tak dużo, 2 kawałeczki mi żałujesz. Przecież ja nic nie powiedziałem, Ernest. Przecież ja ci nie będę. Żałujesz mu 2 kawałków, stary? Nie, no nie powiedziałem tego przecież. Mówił, że zjadłem mu za dużo szaszłyka, to nic dopiero... Nic nie mówił, to po pierwsze, a po drugie, wiesz co, mógłbyś się nauczyć dzielić z ludźmi. Ej, ej, ja mam dużo większe zapotrzebowania niż wy. Ej, czy mi się zdaje, czy ja słyszę myśli chłopaków? Już kilka razy się dzisiaj zdarzyło, że przewidziałem to, co akurat chcieli powiedzieć. Więc jest to naprawdę porąbane i musimy to sprawdzić. Jest na to tylko jeden sposób. Ej, Zipek, mam dla ciebie challenge. Nie myśl o różowym słoniu. Mam nie myśleć o różowym słoniu. Nie myśleć o różowym słoniu. Nie myśleć o różowym słoniu. Kurde, znowu pomyślałem. Dobra, spokojnie, każdy wtedy o nim myśli. No. Nie przejmuj się. Nie da się inaczej. Też wątpię, jeszcze się nie witaliśmy w ogóle. Siema, stary. No. Czy ja moją ręce posikam? O! Jak to nie umyłeś rąk? Nie umyłeś rąk? Jak to nie umyłem rąk? Ty sikałeś 10 minut temu. No tak, to 2 razy, ale... O fu! Jak? Skąd on to wie? Łukasz, jesteś obrzydliwy. Znaczy, co? Też wiecie... Co? Coś jest nie tak. Ej, oni się niczego nie domyślają, więc możemy to jakoś wykorzystać. I myślę, że to jest dobry sposób, żeby zrobić jakiegoś pranka, albo pranków robiliśmy dużo lepiej. Załóżmy się z nimi o jakiś hajs, o to, czy coś zrobili, czy też nie. Ernest, po co mieliśmy tu przyjść? Tak. Panowie, witam was w teleturnieju. Beczka śmiechu. Ten program polega tylko i wyłącznie na jednym. Albo dostajecie karę, albo zarabiacie pieniądze. Yes! Odpowiadacie na najbardziej żenujące rzeczy z waszego życia. Yes! Yes! Czemu? Jeżeli zgadnę, czy to prawda... Ale ja nie chcę. Zaraz, co? Czemu żenujące rzeczy? A ile zarobimy? 100. A, dobra. Yes! Pytanie. Jeżeli nie zgadnę, a jeżeli zgadnę, to wtedy poddawani jesteście karze, którą jest lepa! Ej, Zipek, to nie jest tak, że on przypadkiem nie wie wszystkiego? Panowie, pierwsza konkurencja! Jedzenie! Uuu, w tym jestem dobry. Dobra, to kto się zgłasza jako pierwszy? Ja. Masz przyciski. No dobra, Łukasz, możesz sobie wziąć. Dziękuję. To co? Musisz powiedzieć jedno żenujące wspomnienie, a ja
Muszę określić, czy to prawda, czy fałsz. Ma być związane z jedzeniem. Dobra, jak byłem gruby w szkole podstawowej, bardzo dużo dostawałem jedzenia do szkoły. Bardzo dużo, taką bagietkę całą potrafiłem z szynką i serem dostać. Zjadłem jej tyle, że zwymiotowałem na tych samych zajęciach na dziewczynę przed sobą. To prawda. Z przejedzenia podkreślę, bo byłem grubasem cholernym. Jestem, no ale... Wstyd. Hańba! No. Czemu on tak bardzo chce, żeby to było zgadnięte i żeby wszyscy widzowie się dowiedzieli, że to jest prawda? To jest prawda. No jest prawda, niestety. Kurde! Dobra, moja kolej. Jak byłem mały, to dostawałem kanapki z parówką do szkoły. I z keczupem. Ssałem masło, bułka, masło, parówka, keczup, ten. I uwielbiałem te kanapki. Czekajcie, muszę zabrać kamerę na chwilę. To miał być program, w którym ja cały czas wygrywam. Dlatego, że czytam im w myślach. A to, o czym mówią mi teraz chłopaki, mówili mi już 10 razy w przeszłości i wiem wszystkie te fakty na ich temat. Nie, parówki. Parówki. Parówki, nie kiełbaski. Parówki, parówki. Zipek, to jest prawda. Tak! Czy ta runda A, też była dobra. Dobra, czy nie? Czy karę dostajemy? Nie, dwa razy zgadłem, więc obydwaj dostajecie lepę. Au! Au! To było mocne. No! Dobra, chcę kolejną rundę. Kolejna kategoria! Dzieciństwo! Dobra. Kto pierwszy? Ty. Nie chcę być pierwszy. A czym się różniła kategoria wcześniej? Też mówię z dzieciństwa. Dobra, skłamiemy. Co? Cicho! Uwaga! Żonglujemy. Jak byłem małym dzieckiem, to jadłem kamienie. Dobra, powiem coś, co Ernest wie. Dzięki temu nie dowie się, że zesrałem się w majtki, jak byłem w parze z pierwszym razem dziewczyną. Co? Naprawdę powiedziałeś to tylko dlatego, żeby nie mówić o swoim wspomnieniu, gdzie pierwszy raz stałeś z dziewczyną w parach i zrobiłeś z podniecenia kupę w majtki? Skąd wy to wiecie? Nie śmiałbym się, ale śmiech pokazał. Intuicja. Najtwarci zostaną do końca, lecimy z tym. Dobra, dawaj stary, masz szansę na zarobienie 100 zł, jeśli nie zgadnę, czy coś jest prawdą. Dobra, kiedy byłem mały, to biegłem do mamy pokoju i zakładałem jej sukienki, szpilki, chodziłem po domu, ciesząc się z tego i śpiewając. Ach, to moje ulubione wspomnienie z dzieciństwa. Muszę to dzisiaj powtórzyć. Naprawdę to jest wspomnienie, z którego jesteś najbardziej dumny? To miały być żenujące wspomnienia, panowie! Dobra, wiecie co? Zamykamy ten program. Ale sukienka była zajebista, kurwa. A few moments later. Co tam, chłopaki? Nic. Nic. No jakiś żart to pogadaliście chyba. Nie. Nie na głos. No kurde, na 5 sekund wyjdę i... Stary, chcesz spróbować? Bardzo dobre chipsy. Jakie ostre! Zobieczę dwa razy. Naprawdę. Spróbuj, stary. Nie, najlepsze. Nie chciałeś powiedzieć, że są bardzo ostre? Jak on to strzaił? Dobra, zwalnę Łukasza. Broń Boże. To zjedz pierwszy. To Łukasza pomysł! To zjedz? To Łukasza pomysł! To nie jest mój pomysł w żadnym przypadku, nie podpisuję się pod to. Zobacz! To nie jest mój pomysł. To jest jego pomysł. Ile w tym jest ostrego sosu? A ile prawda? Patrzcie na to! To jest wszystko uwalone! Całe chipsy są w tym ostrym sosie. Jest uwalone jak ty po uszy w tym pranku. Co mu to powiedziałeś? Przecież nic nie powiedziałem. No jak to? Skąd wiedział? Przystałem obok ciebie. Skąd wiedziałeś? Powiedziałeś mu na B, na bank. Panowie, czemu zwalacie na siebie ten pomysł, skoro obydwaj to planowaliście razem? Czemu obydwaj jesteście takimi konfidentami? Zbiłbym piątkę, gdyby ten żart się udał. Co za głąby. Jestem teraz nieprankowalny. Czy oni nadal nie poznali, że jestem w stanie czytać w myślach? O, Bado! Stary, na po cholerę mu to powiedziałeś! Nie powiedziałem, udało no mi się, gdybyś tak nie ścieniał. Gdybyśmy się nie kłócili, to on by to zjadł od razu i no by to nie wiedział. Skąd by wiedział? To ty musiałeś mu powiedzieć na bank. A czy wcześniej, jak mówił te dziwne rzeczy, to ty mu cokolwiek mówiłeś? Nie. A jeszcze wcześniej, przy pierwszym pytaniu, czy przy teleturnieju mówiłeś mu o jakichś rzeczach z przeszłości? Nie. Stary, ja mu powiedziałem o tym obrzyganiu dziewczynki, ale to nikt nie wiedział. Pierwszy raz w życiu opowiedziałem tą historię. Czy Ernest? Czyta w myślach? Super bohaterem. A, czyta w myślach, rzeczywiście, może tak być. A strzela laserem też? Nie, to nie, może. Nie, bo ma otwarty nic ten. Czyli tylko czyta w myślach. Nie no, stary, to jest niemożliwe przecież. Nie, dobra, walcz. W sumie nie. Powiedziałeś mu, na bank. Więc teraz kolejna konkurencja, w którą zagram z chłopakami o duże pieniądze, czyli Box of Lies. I Łukasz, i Zipek przygotowali dla mnie
pewną dziwną rzecz zamkniętą w pudełku, a ja muszę zgadnąć, czy jest to prawda, czy też nie. Więc sprawdzimy zaraz, co mamy w pudełku. Chodźcie z kamerą zobaczyć bliżej. To jest rzecz przygotowana przez Zipka, dlatego że ja jemu przygotowałem, więc zobaczmy. O kurde! Nie no, Ernest. Czuję, że będzie ciężko, żebyś to zgadł. W sensie nie jest możliwe, żebyś to zgadł po prostu, ale sprawdzimy zaraz. Po twojej reakcji obstawiam, że kantujesz i to jest naprawdę coś po prostu zupełnie normalnego i chcesz, żebym ja myślał, że to jest naprawdę dziwne. Tak, tak jest, dokładnie. Czy mogę zaczynać, Ernest? No dobra. Dobrze. W moim boksie znajduje się małe Lamborghini, na którym jest przyczepiona lalka Barbie w różowej sukience z blond włosami. Pod samochodem masz talerzyk taki, jak jemy na odcinkach. Co? No. Możesz się zapytać. Okej. Okay. Coś, stary, tak, mam jakieś takie dziwne wrażenie, że w środku tak naprawdę jest... Czekaj, czekaj. Co ten Zipek mówi? Ja to widzę, stary. Ja to widzę. Tarcza z rzutkami, a na niej jest gąbka, która ma jako oczy kulki od ping-ponga i ma markerem narysowaną buzię. Ha, prawie zgadłeś, ale rzutki tak naprawdę są jako ręce tej gąbki, Ernest. Przecież o tym nie pomyślałeś też. Druga runda, panowie. Zipek, chodź tutaj. Nie zdążyłem ci pokazać nawet. Piękny Zipek. Dobra, teraz moja kolej i zobaczmy, co mamy w środku. Czy to papryczka, chili? Okej. Okay. Dobra, dobra. Jakieś dziwne pręty. Dobra, stary. Już wiem, co mamy w środku, więc już ci mówię. Mamy papryczkę, która ma oczy, ma buzię, no. Ale nie ma nosa, ale za to ma słuchawki. Skąd się zgadza? Słuchawki. Z gąbki. Skąd on wiedział? Z gąbki. Aha, no. I ma ręce metalowe i nogi... Z takich spinaczy? Czy to spinacze? Skąd wiesz? Nie, bo gdybym robił paprykę, to bym jej zrobił ręce ze spinaczy właśnie. Co? Bullshit! Podglądał! On podglądał na bank! Podglądał na Podglądałeś, stary! No co to ma być? Idealnie powiedziałeś? Z gąbek? Z gąbek? Skąd wiedziałeś, że z gąbek? Gdzie jest dziura? No a z czego się robi słuchawki, stary? Z gąbki! Oszukaj obwę. Nie gramy z tobą w Box of Lies. Oni nadal się nie domyślają, to jest tak porąbane, ludzie. Co by tutaj jeszcze im zrobić? A może powinienem powiedzieć im prawdę? Dobra, stary, domyśliłem się, o co chodzi. Tak? Czy to myślę? No, a co powiedziałem wcześniej? No, to ja wymyśliłem przed chwilą. Tak, dobrze, Zipek spostrzegawczy jesteś, naprawdę, a to ci heca i widzisz, stary, ja ci zawsze mówię, gdyby nie ja, to ten projekt by upadł, bo ty w ogóle nie myślisz, totalnie, nic. No, co tu się zgodzić, nie zgodzić? No tak jest trochę. Dobra, dobry pomysł, tak. Zipek. Ej, panowie! Muszę wam się przyznać. Co? Cały czas czytałem wam w myślach. Nie! Padliśmy na to przed chwilą. Tak, no ja padłem. Wiem, przeczytałem wam to w myślach. Czekaj, ja pójdę po długopis zaraz wrócę. Cześć, że on nic nie ogarnia, on w ogóle do mnie wcześniej mówił, że nie wiem, coś tam gadał, że jesteś szalony. Wiem, mogłem czytać w myślach. Że zaraz ci uderzę. Co? Chcesz mi uderzyć? Czy o co chodzi? A, nie wiedziałeś, bo myślałem ci o tym, że chcę cię uderzyć. Tak, jest tylko spodziewałem się. Zipek, on chyba walnął w samochód głową przypadkowo. Moja głowa. Ernest? Jak tutaj cicho. Co się dzieje? Powiedziałem, że mu skopię tyłek. Co? Że skopiesz mi tyłek? Nie pomyślałem nawet o tym. Łukasz teraz myśli o... O nie, straciłem moje zdolności. Halo, jest tu może jakieś kowadło?